Z sentymentem wrócisz do rozmowy z radiowcem o radiu? Z ogromnym sentymentem i z ogromną radością, bo rzeczywiście to spotkanie z Agnieszką Obszańską dużo dla mnie znaczy, bo dużo dla mnie znaczy radiowa trójka, w której ona pracuje. Jeśli miałabym o trójce właśnie powiedzieć, z czym mi się ta trójka kojarzy, to Agnieszka, a dokładnie jej niesamowity, głęboki głos, kojarzy mi się z trójką chyba najbardziej, obok tych głosów na przykład Wojciecha Mana czy Piotra Kaczkowskiego. Także bardzo się cieszę rzeczywiście, że do Gniezna przyjechała, że będę mogła z nią dziś wieczorem porozmawiać. Mam nadzieję, że ta radość nie pozostanie tylko we mnie, ale także w osobach, które na to spotkanie przyjdą. Turystykę festiwalową, no przeróżnej maści, od filmową chyba najmniej, ale głównie muzyczną, no i jeszcze trochę po Polsce, chyba najwięcej po Polsce. A powiedz mi, bo o kinie też mówisz, w ogóle o kulturze w radiu, ale czy o filmie łatwo jest powiedzieć w radiu? Ja o filmie mówię stosunkowo najmniej, bo mamy w radiu trochę od tego specjalistów, którzy znacznie szerzej, więcej mają do powiedzenia. Ja może rzeczywiście bardziej zwracam uwagę na te niszowe, mniejsze imprezy czy festiwale, więc ten film niezależny gdzieś jest tam mniej bliski, w ogóle tak jak bliskie są mi obrzeża trochę. Marek Zieliński, dyrektor Erskamelera Lis, ostatnio bardzo ładnie powiedział, że świat jest jak obważanek, wszystko co jest ciekawe jest na obrzeżach, i uśmiałam się trochę do tego, co powiedział, zresztą chyba zacytował Waltera Benjamina, ale uśmiałam się, bo myślę, że tak jest, że centrum jest tam, gdzie sobie stworzymy centrum, a rzeczywiście te filmy niezależne są bardzo takim nęcącym kawałkiem rzeczywistości filmowej. Nie jestem w stanie na pewno powiedzieć i ogarnąć rzeczywistości filmowej w całości, bo jej aż tak nie śledzę. Natomiast tutaj w tym temacie akurat tak. Zresztą nęcą mnie te eksperymentalne formy, czy też te formy bardziej niezależne, bo one będąc gdzieś tam niezależnymi, no, pozwalają twórcy na to, żeby powiedzieć być może więcej, albo nie bać się uderzyć w ten dzwon, który być może wybrzmi nie tak, jakby niektórzy chcieli.